Szczęśliwy seksocholik, nie? To jest, dla mnie to jest oksymoron w ogóle. Nie ma czegoś takiego, szczęśliwy seksocholik albo szczęśliwy Rotoman. Nie ma czegoś takiego, bo prędzej czy później, wiesz, ta destrukcja wychodzi. I cierpienie na końcu. I jest cierpienie na końcu, i u kobiet, i u mężczyzn. Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy. Dzień dobry, zapraszam do wzięcia udziału w moim programie. Można do mnie się zgłaszać przez adres mailowy, który jest w opisie tego odcinka na kanale YouTube. Można mnie znaleźć przez, na Instagramie, na Facebooku. Zachęcam do wspierania naszego studia na patronite.pl kośnik sykielski. Zachęcam do subskrybowania kanału na YouTube i do komentowania tego nagrania. Dzisiaj temat będzie bardzo ważny. Moim gościem jest Magda. Dzień dobry Magdo. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co jest najbardziej wstydliwym chyba zagadnieniem, które w tym programie może się pojawić. Rzecz dotyczy seksu kobiecego, tak. seksu. I coś, co nazywa, cały czas się nazywa, jeszcze się mówi uzależnieniem od seksu albo seksocholizmem, natomiast świat mądrzejszy z roku na rok, badaniami i badaniem tego zagadnienia u mężczyzn i również już powoli u kobiet, zaczyna odchodzić od takiego określenia, więc my będziemy starali się edukacyjnie trochę do tego podejść i nazywać to kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi. Gdyś nie ma wystarczających dowodów, które by mówiły, że, które by pokazywały jasno, że to jest uzależnienie tak jak w przypadku, nie wiem, hazardu czy, czy alkoholu. E, więc to no tak tytułem wstępu, informacyjnie. E, Magdo, dzisiaj tak e, szczerze do, do dna, tak? Szczerze do dna. Pierwszą seksualność odkryłaś jako dziewczynka jeszcze, nie? Tak. Z tą swoją. Tak. Moją. E, czy generalnie. To był, dom, to był dom, to była rodzina z ogromną traumą. Ja dzisiaj mogę powiedzieć, że tak naprawdę wszyscy byliśmy ofiarami, tak? I, i dorośli, i, i my, jako dzieci. Ja no, będę mówić o sobie, ale to nie tylko ja. No, no 4-5 lat. 4-5 lat. Kiedy, kiedy wiesz, byłam sama w pokoju, jak musiałam zasypiać i, i nie mogłam zasnąć tak? w, nowym, w nowym domu, w nowym, w nowym mieszkaniu, w nowym łóżku, e, tak się wychowywało dzieci, że one miały się położyć spać w 19 i one po prostu miały tam sobie leżeć i zasnąć. Nie? E, no, i odkryłam masturbację wtedy, tak? Jako, jako dziecko, ale to jest fizjologiczne, tego nikt nie mówił. Wtedy to się, w takim wieku to się nie, 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 nie robi tego świadomie, bo wiem, że to się zdarza. Nie? To się zdarza, Gdzie, wiesz, Dziewczynki masturbują się w różnych sytuacjach, małe. Chłopcy też. No. Chłopcy też. Tak. Nie jest to za bardzo świadome, bo to jakby nie chodzi o, o doprowadzenie się do orgazmu, bo to jest jeszcze za wcześnie. Natomiast znaczy wie, wiesz, takie rzeczy się dzieją. Nie? Miałam świadomość, że robię, robię, robię coś nie tak, tak. Miałam taką świadomość, że coś jest nie tak. Yy, generalnie pewnie dlatego, że. W domu sama seksualność była z jednej strony na trzeźwo taką, um, taką wiedzą tajemną tabu, znowu jak była jakaś impreza, jakieś, wiesz, jakieś urodziny, jacyś znajomi przyszli, no to wtedy po alkoholu no, ta seksualność u dorosłych wybuchała w jakiś sposób. Tak? Nie będę, nie chcę opowiadać w jaki sposób, ale no przy alkoholu on no zawsze wybucha. Yy, nie było jakichś scen, nie było jakichś tam, nie wiesz, tam jeden na drugiego się nie rzucał, ale. Generalnie to były obrazy, obrazy, to były sytuacje, które nie były przeznaczone dla widoku dzie, dziecka. Ja z tego powodu postanowiłam sobie jako wiesz, dorosła, osoba, jako dziecko już tak naprawdę, że przy dzieciach nie będę pić alkoholu. I raz córka mi zwróciła uwagę na to, że, że nie podoba jej się, jej się moje zachowanie mhm. i, i wiem dlaczego, tak. Ale to był jedyny, jedyny raz. A te. Bo to byłaś molestowana nie? w dzieciństwie tak, tak. i to też się wydarzyło w jakiejś takiej imprezie tam zakrapiana alkoholem przez Tak, ]隻ę? Tak, tak, tak. Kto to był? To była osoba z bliskiej mojej rodziny i to była sytuacja taka, że ten człowiek... Ten człowiek po prostu czekał, tak? On doprowadzał do tego, żeby... Żeby wszyscy byli nieprzytomni, żeby stworzyć sobie warunki do, dostępne do tego, żeby, żeby, mieć do mnie, żeby mieć do mnie dostęp. I Czyli tak mówiąc prosto, rodzice twoi pijani, tak? Mama satą pijana, wiesz, cała reszta rodziny pijana. Mhm. Gdzieś tam każdy się położył, on siedział i czekał aż, aż, aż wszyscy, wszyscy padną, zasną, tak. tak, tak, tak. Pierwszy raz tak naprawdę to się zdarzyło nawet nie w naszym domu, tylko byliśmy, byliśmy u niego w domu. Ja byłam pod jego opieką. No nikt, sobie, nikt się nie spodziewał tego, że tak się stanie. I jego żony nie było. Ona była wtedy w szpitalu. No i obudziłam się, wiesz, no, z rękami w sobie, nie? To tyle mogę powiedzieć. Nie chcę tam szczegółami, mhm. szczegółach opowiadać. I... Już nigdy więcej nie pojechałam tam, żeby, żeby być razem z nim. ile masz lat wtedy? Dziesięć. Dziesięć. Powiedziałaś o komuś? Chciałam. Ale? Tam, gdzie jest alkohol, tam gdzie, są, tam, gdzie są uzależnienia, rodzice dorośli są nie do końca przytomni. Oni nie mają świadomości wokół tego, wokół, tego co się wokół nich dzieje. Mhm. I próbowałam w jakikolwiek sposób powiedzieć. badałam mamę moją, czy dzisiaj mogę. Mama była przemocowa bardzo. Mm. Mama na mnie krzyczała, mama mnie biła, mama nie dawała mi pieniędzy. No generalnie ja się bałam mojej mamy, bałam się w ogóle. Generalnie się w ogóle żyłam w takim strachu cały czas, jakimś w takiej traumie żyłam. I szukałam takiej, takiego, takiego momentu, możliwości, żeby o tym, o tym powiedzieć. Nie było takiej możliwości. Nie? Ona nie była gotowa na to. Nigdy tak naprawdę na to nie była gotowa. Ona wiedziała, że coś się dzieje, czuła gdzieś tam za za skórą, ale nigdy tak naprawdę nie mogła mi o tym powiedzieć. Raz jej powiedziałam, ale do, do, jak już taka dorosła osoba, no, sama by się była doprowadziła do śmierci, nie? więc... To, są, to, jest, to jest taki kaliber yy, wiadomości, że... No dziecko, jeżeli nie ma wokół siebie wspierających rodziców, wspierających opiekunów, on nie jest w stanie sobie z tym poradzić sam. Powiedz tak? mi, jak później poszłaś w taki wiek już, jak byłaś już dojrzałą, jak dojrzałaś jako dziewczynka, już stałaś się jako małą, młodą kobietą, to jak ta Twoja seksualność później przebiegała? Ty od razu wpadałaś w jakieś takie zachowania niebezpieczne, czy to gdzieś jakoś funkcjonowało normalnie, powiedzmy? Zacieranie granic. Zacieranie granic, czyli. Tak, czyli miałam jakiś swój system wartości, które sobie ustawiłam jako dziecko, mhm. tak? Miałam. Tego nie wolno, to wolno. To już nawet ja sama. To, że rodzice to jest jedno, ale ja też patrząc na nich, ustawiłam sobie swój własny system wartości. Niekoniecznie dobry, tak? Bo to, wiesz, no, ten świat jest tak skomplikowany, że no, dziecko sobie próbuje z tym jakoś poradzić. Natomiast ja cały czas miałam kontakt z człowiekiem, który, yy, y, który mnie wykorzystał. Wykorzystywał przez 5 lat tak naprawdę. Yy, I przestał mnie wykorzystywać, jak dostał ode mnie po prostu przysłowiowego liścia, nie? Bo już... Już byłaś nastoletnią, Ty, tutaj, tak, 15 lat. Tak, podszedł do mnie, miałeś, wiesz, tak? no, w, w domu, gdzie wszyscy, wiesz, no, w pokoju, gdzie byliśmy sami, mm -hmm. w każdej chwili mógł ktoś wejść i ja się tego wystraszyłam, że ktoś to zobaczy. I że ja, bo to, wiesz, jest coś takiego jak piętnowanie kobiet przez kobiety, nie? Że ja zostanę oskarżona o to, że kogoś uwodzę. Tak, tak, tak. No ja... taki schemat, że sama się prosiła, o... Tak, tak, kobiet, no, no przecież to ona jest, to ona go zapraszała, tak? I tak dalej, więc... Ja się bardziej tego bałam, że moja opinia zostanie zszargana, mhm. niż tego, że wiesz, ktoś zobaczy jego, bo ja wiedziałam, że nikt mu nic złego nie zrobi albo go zostanie wyproszona a za chwilę zostanie zaproszony znowu na wódkę, nie. Więc, yy, więc to się skończyło. Ale ja cały czas praktycznie on gdzieś, cały czas gdzieś był w pobliżu yy, i pamiętam tę pierwszą masturbację, taką, gdzie yy, wiedziałam, że wejdzie do domu, do mnie, tak? Do naszego domu, do rodzinnego. Się po prostu schowałam wcześniej, i nie było mnie półtorej godziny, nie. Nie byłam w stanie sobie poradzić z tym lękiem. Z tym, że muszę go znosić w jednym pokoju i nie mogę powiedzieć mu w, 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 z mojego mhm. domu, nie. Możesz przekinać jak coś. Nie, 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 nie lubię. To jest. Wiesz, okay. to jest nie, nie lubię. Nie, nie, nie. Także... A jak, 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 jak budowałeś jakieś takie relacje, po prostu już swoje, świadome, nie, z, nie wiem, z, 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 z chłopakami, to, 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 to jak to było? Miałam jednego chłopaka, który stał się moim mężem. Byliśmy bardzo długo małżeństwem. A bardzo wcześnie byliście tym małżeństwem już w, w młodym wieku? A, tak, ja się oświadczyłam mu poprzez ciążę. Ty się mu oświadczyłaś poprzez ciążę. Tak, sprawy, no. tak, tak, tak. No, uciekałam z domu, nie? Bo już miałam dosyć tego domu. Chciałaś zajść, tak? Y -y. Nie. Okazało się w terapii, że nie, Rzeczy, że tak. Mhm. Że taki był schemat w mojej rodzinie. Że kobiety zachodziły w ciążę i w ten sposób sobie gdzieś tam... Związywały facetów nie ze wiem. sobą, nie? Jak w Bridgertonach, nie? Jak mhm. podchodzi, wiesz, i tutaj ją wiesz, gdzieś przytuli czy coś, to już musi... Żeby ochronić jej godność, no to musi stać się jej mężem. Mhm. I dokładnie tak, wiesz, to dokładnie u mnie tak funkcjonowało. A ile miałeś lat, jak zaszłaś w tą ciążę pierwszą? A, 18. Osiemnaście. Mhm. Ja miałam ustawioną... Ustawiony cel w życiu do którego dążyłam skończyć szkołę średnią i pójść na studia. Ja tą szkołę średnią skończyłam. Nie znałam czegoś takiego jak studia. U nas u mnie, w mojej rodzinie nikt nigdy nie studiował. Więc nie znałam tego świata, więc ustawiłam sobie go po swojemu. Zobaczyłam koleżankę, która przyszła do mnie, że jest w ciąży. Ja mówię, I tak naprawdę, myślenie życzeniowe, nie? Jak ja bym chciała już być tak daleko jak ty, już miałabym spokój z tym, z tym, z tym wszystkim, co mam w domu, miałabym swoje życie, nie musiałabym być podporządkowana. Tak, by było uciec po prostu z tego domu, tak? Tak, tak. I mhm. ja to powiedziałam nie myśląc o tym wiesz w świadomości. Trzy tygodnie później byłam w ciąży. Byliśmy w górach i zeszłam w ciąży. To kompletnie nie zmieniło mojej sytuacji. A ta seksualność wtedy była normalna, jakaś jak to, Mówi nie, bądź, nie, była już, to się... nie, nie była już normalna. Wiesz, ja, ja, ja tak kierowałam naszym związkiem, żebyśmy po prostu, żeby, tej, żeby tego seksu było. Du... Znaczy, nie była normalna. Co to jest norma w seksie, tak? To zacznijmy od tego. Nie? I... No każdy ma na pewno inną, nie? Natomiast no, bo przekraczanie granic jest wtedy, kiedy robisz coś, czego nie co chcesz. jest ryzykowne. Czego nie chcesz. Coś czego się boisz, boisz trochę, trochę tak, nie? Tak. I tak było. I tak było, wiesz. ty to prowokowałeś? Czy ten twój... Mąż? Najczęściej. Mhm. Najczęściej. On też, bo to, wiesz, to też pochodził z domu, wiesz, chorego, tak? I też jest w tej chwili po terapii i sobie bardzo fajnie układa życie, wreszcie. Ale, ale no... Razem już nie jesteście, rozumiem. Nie wchodzimy sobie w drogę. Staramy się przynajmniej. Mamy wspólne dzieci, ale... Ile ty masz z nim D dzieci? Dwy Długę? Dwójkę dzieci mam, dorosłych, no. tak. Dwójkę, dorosłe dzieci. Bardzo długo. Y powiem tak. Był twoim jedynym partnerem, jak był mężem? Czy, czy szukałaś jeszcze. Wiesz, co jakby, jak się do zaczął? Jak się zaczął chrzanić, jak zaczął mi stawiać jakieś dziwne warunki, dla mnie niedopuszczalne, zaczęłam zwracać uwagę na facetów, tak jak wcześniej nie zwracałam, ja dzisiaj jestem osobą, która ma nadwagę. Gdzieś tam, ponieważ jestem ofiarą przemocy seksualnej, no to mam tarczę. Tak? Ja zbrzydłam, jestem gruba, nie, nie, nie wzbudzam pożądania u facetów na pierwszy rzut oka. Facet musi się przebić przez to, co ja mam na sobie, żeby wejść mój charakter, tak? Wtedy tak nie było. Ja naprawdę byłam piękną kobietą. I ci faceci naprawdę, no, z każdej strony gdzieś tam czułam tą adorację. Ale ja tego nie, na to nie zwracałam uwagi. Dla mnie to było, wiesz, no po prostu tak jest. No nie zwracałam uwagi, robiłam swoje. I zaczęłam zwracać potem. Po, po, tym, po tym tekście zaczęłam zwracać uwagę. Zaczęli mi się śnić panowie, nie? Koledzy z pracy. Do tego stopnia właśnie, że pamiętam, gdzieś były moje urodziny, myśmy tam zrobili, wiesz, tort i tak dalej, prezenty, wiesz, wszystko fajnie, super. Yy, nawet mieliśmy taką tradycję, że gdzieś tam połącz, bo właśnie był alkohol w tej mhm. pracy, nie? I i kolega, ten jeden z tych kolegów, taki najbardziej charyzmatyczny, odwoził mnie, mnie do domu. No i ja go wtedy uwiodłam. O, no, dla niego to oczywiście wcale no, nie był jakąś tam pięknością. Wręcz przeciwnie, jakby wiesz, no, nikt by się w życiu nie spodziewał, ale mhm. miał w sobie to coś, tą taką opiekuńczość w sobie, która sprawia, sprawiała, że jestem czuję się bezpieczna przy nim. A Ak akceptacji szukałaś tak naprawdę? Tak, bez poczucia bezpieczeństwa. Poczucia bezpieczeństwa, akceptacji. Ja się nie czułam ani piękna, ani ładna, ani mądra, mimo że wiesz, miałam najlepsze, jedne z najlepszych wyników w szkole. No ja miałeś miałaś samoocenę, bo miałeś bardzo trudne doświadczenie. Zawsze w sensie. byłam tą, tą złą. Nie potrafiłam nigdy sprzątać, nie potrafiłam. Ja, i, wiesz, no, miałam kreowane takie, jako, dzieci, jako dziecko, miałam kreowane swoje życie dorosłe, że sobie z niczym nie poradzę, że w, w pokoju mam taki burdel za przeproszeniem, że tylko, że kurde, kosmonauty brakuje. I że nigdy nie będę miała tego, nie tam, tamtego i sramtego i wiesz, to, 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 przepraszam, ale tak po prostu to są takie teksty, nie? Jakie rodzice sprzedają swoim dzieciom. Mhm. Ja do dzisiaj tak naprawdę yy, yy, świadomie i podświadomie dążę do tego, żeby gdzieś tam, już nie do perfekcji, nie? Ale żeby być dobro, wystarczająco dobrą dla siebie. I ten człowiek dawał mi to poczucie bezpieczeństwa, nie? Że ja jak się coś stało, działo się złego w pracy, to ja mogłam przyjść, porozmawiać, wiesz, on zawsze znalazł dla mnie rozwiązanie, zawsze dla mnie znalazł chwilę, tego męża nie było, on zawsze miał pretensje, ciągle miał pretensje do mnie, że ja akurat tam pracuję, gdzie pracuję. Mhm. No i tak się zaczęło tak naprawdę, to był ten pierwszy romans, który jakby zburzył cały mój system wartości i ta pierwsza granica, którą ja zatarłam, nie, Która, którą przekroczyłam, no źle to się dla mnie skończyło, bardzo źle i to jest też taki coś, co w badaniach wychodzi, że właśnie kobiety się angażują głównie po to, żeby właśnie tej akceptacji, do wartościowania, żeby tak. pobyć w centrum uwagi. Tak, żeby być dla kogoś całym światem, nie? I wtedy się czułam po prostu tak, glipają, tak. ale ja też, i... Wiesz, oddawałam mu tak naprawdę wszystko, nie? Naprawdę ja, ja, ten, ja, ja, ja zerwałam, ja rozwaliłam ten związek, rozwaliłam w sensie takim, powiedziałam nie, to już jest koniec. Mówisz o małżeństwie czy o tym romansie? I, no, o małżeństwie później też, ale o, o tym romansie mhm. tak, ja. Z, ponieważ przekroczyłam wszelkie swoje granice, mogę powiedzieć, powiem, no po prostu ja weszłam w ciążę i dokonałam aborcji, nie? gdzie religijność tej aborcji nie pozwalała mi. To raz, że tutaj grzech ciężki, tak? Naj, mhm. Najcięższy, śmiertelny wręcz. A dwa, że miałam świadomość, że, za, że zabiłam człowieka, nie? Najbliższego mi, bo zabiłam dziecko. I e, jakby. Wielokrotnie odtwarzałam sobie film z tej sytuacji, z tego czasu. Paradoksalnie akurat to jest ten czas, nie, bo to akurat to się stało tam kilka, no, kilkanaście lat temu. I wiem, że ja zostałam zostawiana sama sobie, ja tą decyzję musiałam podjąć sama, nie? Facet nie stanął na wysokości zadania. Po czym kilka miesięcy później powiedział do mnie Magda, weź, zamieszkaj ze mną, nie? Chyba se kurwa żartujesz. No właśnie, bo jak to jest, nie? Bo to jednak są takie pewne zbieżności w... Odchodzi się, tak? Podkreślam od nazywania tych zaburzeń seksoholizmem, czy uzależnieniem od seksu, ale jakieś tam te terminy się nie wzięły z niczego, podobieństwa są. No właśnie, jak sobie radziłaś z takim poczuciem, nie wiem, pewnie winy podejrzewam, tak? Dużym? No bo to jest jednak... Ciężki kaliber, nie? No. Zwłaszcza, jak, jeżeli jesteś osobą bieżącą. No. Tak. u Osoby uzależnione, tak jak na przykład ja, od alkoholu, no w takiej sytuacji, co Zalewają się po prostu wodą. No więc no. jakby tutaj tak się zaczęło dziać, tak? Co zaczęło się robić? Kolejne związki, nie? Gdzieś tam jakieś kolejne mhm. romanse, kolejne związki. Wiesz, no, wiesz. jestem z. Wróciłam do męża, wróciłam do męża, zamieszkaliśmy. On nic o niczym nie wiedział nadal, tak? Długo nie wiedział. Nie w, końcu, w końcu się dowiedział, w końcu powiedziałam, bo wiesz. Zaakceptował to, bo jakby po tej, po tej aborcji urodziła się nam córka. E Miał świadomość tego, że, że to jest w ogóle cud, nie? Że, że mogłam zejść w ciążę, że urodziło się dziecko, nie, bo to wiesz, no, różnie bywa, różne są komplikacje. No, po aborcjach się, no, więc... się zdarza czasem, że kobiety już nie mogą zejść. Nie? Tak, tak, no, w zależności od tego kto i jak ją przeprowadza. Nie? No, ja tak naprawdę potrzebowałam pomocy wtedy i zostałam z tym sama. I bardzo długo zostałam z tym sama. Nie? No więc, yy, więc próbowałam różnych historii, próbowałam, wiesz, wybaczenia oczywiście w kościele, próbowałam, yy, no, próbowałam różnych rzeczy, ale tak naprawdę to zaczęłam wchodzić w, w kolejne romanse. Nie? Wróciłam do, najpierw wróciłam do męża, co mieszkaliśmy wszyscy razem, urodziło się, urodziło się dziecko, było fajnie, fajnie, fajnie. Więc jeżeli mam męża, to no to nie mam z tym problemu, tak? Bo on jest zawsze ogólnie dostępny. Jeżeli jest, ok, ok, jest dobra relacja między nami, już nie mówię, że idealna, ale, ale dobra. Natomiast no jak zaczyna się coś chrzanić i nie, masz tego, nie mam tego oparcia, tak? Nie, a nie czuję się, nie, nie mam tej własnej miłości, nie mam tej samej nie mam tego poczucia własnej wartości i tego wszystkiego, co tak naprawdę dzisiaj mam, że wiesz, mogę żyć sama, tak? Sama z sobą i, i, i z moim dzieckiem co pozwala mi na to, że wiesz, potrzebowałabym yy... koło siebie tylko tak naprawdę przyjaciela i to nie do seksu, tylko po prostu to wiesz, no, towarzysza życia tak naprawdę, nie? No to jeżeli to, jeżeli bym to wtedy miała, to nie to nie szukałabym tego księcia na białym koniu. A ja mhm. szukałam, wiesz... No bo ci bo się nie czułaś dobrze i szukałeś. Nie, no, sobie gdzie? Czas. no to krzywo leży, pod, wiesz, krzywo I co? I, leży poduszka. Ale tam... Zawsze chodzi o to, żeby znaleźć tego partnera, czy, czy czasem też chodzi o to, żeby po prostu jakby ta gra się odbywała, ten romans, flirt? Nie, bo to już są takie czasy, kiedy jest internet. Ja myślę, że jedno i nie drugie. trzeba wychodzić, nie? No. Ja myślę, że jedno i drugie, że w momencie, kiedy nie ma tej. Bo jeżeli mówimy o uzależnieniu od seksu, tak? Jeżeli mm. mówimy o kompulsywnych zachowaniach, ja, ja twierdzę, że ja nie, znaczy dzisiaj że nie jestem uzależniona od seksu. W mnie to w ogóle to nazewnictwo ewoluowało, bo ja najpierw nazywałam się uzależniona. Kompulsywne zachowanie seksualne, będzie tak, będziemy to tak. Powtarzać. A ja najpierw się nazywałam uzależniona od seksu, od chorej miłości, tak? Mhm. Potem to wiesz, potem sobie to e e zewoluowałam na, że jestem erotomanką, bo też jest takie. Wiesz, no jest, to... jest nie sporo, nie? Tak. No i wiesz, to seksoholizm to był dla. hiperseksualność to, jest, to takiej... też tak, jest Tak, tak, tak. No Zaburzenia tak o charakterze parafilii, nawet impulsywność seksualna, nimfomania i satyriasis. No jest masa różnych ja się, w ja się, literaturze. Ja się, ja się z tego śmieję, określenia. bo tak naprawdę, wiesz, to jest wszystko kwestia mojego wewnętrznego przekonania, czy ja to, co robię, to jest okej, okay, czy jest nie OK. Jak bardzo moje zachowania seksualne niszczą moje życie, albo, albo w drugą stronę, albo, albo się roz, rozwijam, tak? Mhm. W momencie, kiedy to życie się zaczyna chrzanić, ja się czuję źle i wpadam w stany depresyjne, i wiem, że zrobiłam źle, tak jak twierdzę tutaj przy tej aborcji, albo w jakimś tam kolejnym związku, jakimś tam dłuższym partnerskim. Zaczęłam ciągle tracić pracę, zaczęłam wpadać w długi wiesz, nie umiałam z nich wyjść. No to mogę powiedzieć, że moje zachowania seksualne, czyli to, że oczekiwałam od mojego faceta, że będziemy, wiesz, że będziemy partnerami w swoim życiu, co mi obiecywał, tak, ale też będziemy ze sobą na zasadzie, wiesz, takiej seksualnej normalnej, w sensie takim, że jesteśmy dla siebie yy, po prostu, no to jesteśmy w związku, tak? No to no to wtedy tak, no to, no to, no to, no to, jeżeli, to nie, jeżeli to się nie spina i ja muszę się mu oddawać praktycznie w całości i zapominam o sobie i o, o swoich yy, wartościach, o swoich potrzebach, potrzebach. Albo pamiętam o nich, ale on wymaga, żebym ja jego stawiała na pierwszym miejscu. No to sorry, ale to już wiesz, to wiem, że to dla mnie jest szkodliwe i niszczące. tak? Ja zaczęłam od tego uciekać, a jedyną ucieczką, bo rozwód też był niedopuszczalny. Gdzie w katolickiej rodzinie rozwód? Nie? No więc zaczęłam po prostu odgrywać to, czego się nauczyłam jako dziecko. Stradę. Nieświadomie zupełnie, bo tu mhm. teraz... Teraz sobie z tego zdaję sprawę, nie? Ale wtedy, jako dziecko, zaczęłam odgrywać zdradę. I ta zdrada mi bardzo długo wychodziła do momentu, kiedy ktoś nie trafił na mojego ojca i ten mój kochanek był dosyć znaną osobą w mieście i, i ojcu mojemu to powiedział. I straciłam, bardzo mi zależało na. O to też jest ważne. Bardzo mi zależało na akceptacji mojego taty. Jako dziecko byłam bardzo fajnie, wiesz, on mnie wychowywał. Wręcz miałam złość do mamy za to, że ona stawiała granice. I później jak nas, jako nastolatka, jak zaczęłam dorastać, zmieniać, moje ciało się zaczęło zmieniać, mój tata tego nie dźwigał. Mówi, ty tu jesteś gruba, nie? I wy, wymyślili sobie tam na mnie z, z, z mężczyznami z rodziny jakieś tam różne dziwne, śmieszne według nich określenia. Mhm. Dla mnie one wcale nie były śmieszne. I to idzie ze mną tak naprawdę do, do, do teraz. Mam to gdzieś tam z tyłu głowy, nawet, teraz już nawet z przodu głowy, bo o tym bo ostatnio mi ktoś powiedział, że jestem gruba, nie? No ale ja, ja, ja chcę być gruba, bo jestem ofiarą przemocy seksualnej, więc nie chcę być nie chcę być sexy. Mhm. Nie chcę być sexy. Nie chcę, żeby spotykać się z facetem na, na płaszczyźnie biznesowej, żeby potem, dos i, i potem dostawać smsy pięknie wyglądałaś, albo mhm. wiesz, co, 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 po prostu Taka. nie. Albo spotkajmy się wiesz, wieczorem, nie? W klubie. Takie dostawałem propozycje. Nie? Po prostu wkurzało mnie to strasznie. I myślę, że moja choroba związana z, z otyłością to jest taką tarczą dla mnie, która mnie chroni przed, tym, przed tą przemocą mm -hmm. seksualną. A opowiedz o tych twoich takich, właśnie tych, tych, tych romansach, bo jest coś takiego, to też z tych badań wynika, że podobno generalnie większość tych zachowań już seksualnych, one się dzieją właśnie po alkoholu, po jakichś środkach tak. psychoaktywnych, narkotykach. Nie wiem, jak to było u ciebie? Yy, tak, ja narkotyków nigdy nie brałam, czy zdarzyło mi się może za dwa razy w życiu, yy. tak, spróbować, yy, ale nie brałam, żebym brała kompulsywnie. Generalnie żadnej chemii nie brałam nigdy, oprócz właśnie alkoholu. Piwo, yy, wódka to już w ogóle, tak, zdarzało mi się, że się napiłam najczęściej. To żeby imprezy. się rozróżnić bardziej, tak, się po prostu. towarzystwo, yy. yy. wiesz, no, wiesz, no jesteśmy dorośli, to się napijmy, tak, no i i, i wiesz i yy, ja widziałam to w domu, że no nie muszę się hamować. Kobiety u mnie w domu piły, nie? W mojej rodzinie. Więc ja się nie musiałam hamować. Eee, tym bardziej, że to było w sytuacji, gdzie nie było wokół, obok mnie dzieci. Bo gdyby, jak były dzieci, to jest inaczej ale jak nie było wokół mnie dzieci, no to sobie pozwalałam na różne historie, no i wtedy faktycznie, wiesz, no jednak ta, to pobudzenie seksualne następuje. I, to, i wiesz, A potem masz kaca na drugi dzień, nie dość, że się, wiesz, masz kaca fizycznego. Moralnego tak zwanego. To moralnie jaka masz takiego, że ja, nie, ja cię pierdzielę, nie? Po prostu co ja zrobiłam, nie? No i, a teraz jeszcze weź, i jak to się zdarzyło w pracy, wejść do pracy i teraz spojrzyj temu człowiekowi w oczy, co on zrobi, więc zaczęła się, wiesz, cała gra, wiesz, uwodzenia, nie? Mhm. Żeby, żeby on dalej, wiesz... Chciał mnie, tak? Bo to ta walka o tą moją opinię, uh -huh. no to jest to tak skomplikowane, wiesz, mechanizmy. Wstyd odgrywa naj, największą rolę tutaj w tym momencie. Wstyd i odrzucenie. Ja się wstydziłam tego, co zrobiłam po pijaku, tak? Więc starałam się to jakoś, wiesz, rozmasować w inny sposób. A odrzucenie, no to odrzucenie, no, gdybym się nie czuła odrzucona, to bym nie szukała sobie chłopa, tak? drugiego, uh -huh. trzeciego, tak? Był taki moment, as, że. No, pamiętam as, no, no. o jednym romansie o jednej takiej sytuacji, takiej jednorazówce. Byliśmy na imprezie, y, zorganizowaliśmy spotkanie z, po latach, wiesz, z podstawówki, kto w mhm. ogóle. Kto w ogóle organizuje spotkania z podstawówki, nie? No ja zawsze zorganizowałem raz. No, no ale Więc to wiesz, niewiele, nie? No i tam już wiesz, no po prostu. No, różne się w tej mhm. podstawówce sytuacje działy. I y, na tej imprezie poszłam wylądowałam w hotelu z chłopakiem, z, z facetem, którego w szkole bałam się najbardziej. Bałaś? Bałam. Mhm. A że już byłam w terapii. Jakieś tam, bo pierwsza moja terapia to była e, po rocznej separacji e, wróciłam do, do, do męża. Trzech, po trzech, po półtorej miesiąca byliśmy w miejscu, w, w punkcie wyjścia mhm. no i ja zaczęłam, wiedziałam o tym, wiedziałam, że z wiedzy, że tak powiem, tajemnej, z książkowej, że trzeba już się zająć sobą iść do psychologa, nie? Poszłam do psychologa i oczywiście czemu opowiadać, albo ten ma to, albo ten ma tamto. A ja to w ogóle jestem kompletnie zdrowa, nie? No i babka mnie zapisała, wzięła do oddziału dziennego. Pięć miesięcy się ze mną męczyła. Nie potrafiła ze mną nic zrobić, nic, kompletnie. Po czym wyleciałam z tej terapii, bo tam uwiodłam najbardziej, wiesz, najbardziej niebezpiecznego według mnie chłopa, łysy, wysoki, BMK, wiesz, te, 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 te tematy. Też pacjenta też? też pacjenta, mhm. nie? ja w takiej spódnicy króciutkiej przychodziłam sobie na zajęcia, wiesz, no, 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 no działo się tam, nie? Mhm. Więc jak w końcu wyleciałam stamtąd, jeszcze bym miał, wiem, że mogłabym jeszcze ją, wiesz, od, odwieźć od tego, od tej decyzji, żeby stamtąd odejść, ale mówię, jeżeli ja to teraz zrobię, sama, wiesz, te pięć miesięcy nie poszło na marne pomyślałam sobie w tym momencie jak siedziałam tak jak wiesz, siedzieliśmy tak jak teraz ja z tobą nie mhm. i pomyślałam sobie jeżeli ja teraz zacznę ją przekonywać żeby ona mnie zostawiła to znowu będę, będę robić to samo nie nie powiedziałam dobrze i odeszłam nie i potem była tam potem kilka tygodni później była ta impreza yy, była, poszliśmy do hotelu, pojechaliśmy do hotelu, byłam strasznie pijana wtedy. Obudziłam się oczywiście na kacu strasznym, bo wodę strasznie wtedy. I, I zaczęłam myśleć. Mówię, co jest? Analizowałam w, praktycznie w, i tą sytuację, bo gdzie, gdzie, gdzie z nim, tak? Dlaczego z nim? Nie, nie, to jest coś związane ze strachem. Coś, coś, coś jest nie tak. No i co zrobiłam? Wróciłam do domu, przyszedł poniedziałek, i pierwsze, co zrobiłam, to pobiegłam do, do superwajzora mojej pani psycholog, która mnie wyrzuciła z terapii, i powiedziałam mu tak. Już chyba wiem, bo myśmy w ogóle po tym, po tym wylocie to w ogóle była taka rozmowa. wiesz, siedzieliśmy w trójkę, i on się pytał, co się stało. No i wiesz, mm -hmm. ja mu opowiedziałam, co do tej pory, że wykorzystanie, że, wiesz, że romans, że aborcja. Oni próbowali dojść do tego, wiesz, o co chodzi, nie. Sami nie wiedzieli, bo to jest, tak, to jest taka wiedza tajemna, że to po prostu mało kto tak naprawdę wie. No i poleciałam do niego i powiem: Ja chyba jestem uzależniona, bo to jest na, chyba na zasadzie nagrody, nie wiem. Nie? A on powiedział, popatrzył się na mnie tak: O kurwa, mać. Dobra, ja cię z tego wyleczę i dał mi leki. Mhm. Dzięki. Nie? Ja dobrałam te leki dwa miesiące. Jasne, wycieszyłam się wtedy. Cała ta gonitwa, ta, 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 ta gonitwa myśli się zatrzymała. Byliśmy przykładną rodziną, pojechaliśmy na wakacje, znalazłam nową pracę, no i generalnie wszystko szło ok. Natomiast ja wtedy zaczęłam mówić, nie? Zaczęłam, zaczęłam pytać, zaczęłam rozmawiać z innymi ludźmi na temat tego, co się może ze mną dziać. Szukałam sobie bratnich dusz na zasadzie takiej, żeby znaleźć pomoc dla siebie. W internecie pewnie, tak? Nie, nie. nie? Ludźmi, mhm. ludzie mieli takie, wiesz, jak ty i ja. Porozmawiałam z babką z pracy i ona mówi, słuchaj, w twoim mieście mieszkają terapeuci, którzy zajmują się takimi problemami. I to pamiętam był Czerwiec, nie? Mhm. Zadzwoń do nich. Ja oczywiście nie zadzwoniłam. To był mąż i żona. Ja nie zadzwoniłam. do w ogóle do żadnego... Rozmawiałam z tą kobietą może pięć razy w życiu, nie? Po czym drugi raz na ten temat z nią rozmawiałam we wrześniu, po tych właśnie urlopie. I ona mówi, zadzwoniłaś? I ja mówię, nie, to zadzwoń. I wtedy zadzwoniłam. Ale nie do męża, bo się bałam, że go wiodę, albo będę próbowała, tylko do tej kobiety, co było dla mnie trudne, bo kobiety mnie zawsze piętnowały, nie? I, i tak zaczęłam pracować nad tym, nad tymi moimi kompulsywnymi zachowaniami no. seksualnymi, poznawać siebie. To jest pornografia dla kobiet. Jest pornografia dla kobiet w postaci powieści romantycznych ze scenami. 50 twarzy Greja, na przykład. A, i 365 dni. Okay. no tak. Nie oceniam autorki w tym momencie. Oglądałem nie. niedawno kawałki. Nie, 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 nie oglądałam tego ale w ogóle. A zostawmy to. No. E, natomiast y, to, jest, to jest pornografia dla kobiet. Natomiast na portalach branżowych znajdziesz również pornografię dla kobiet. Ale są kobiety, które mają na tyle... Jezu, ja mówię, patrz, ale mam ciary teraz na... na, na czuję, aż mam dreszcze przechodzą, mnie. Są kobiety, które mają tak trudne przejścia z, związane z wykorzystywaniem seksualnym. I, a im, im, im większe wykorzystanie, większy strach, tym większy pociąg seksualny. O tym mało kto o tym mówi, mało kto o tym wie, bo to, to się jedno się z drugim mocno wiąże. Um że naprawdę te takie y, ostre firmy, firmy również one oglądają, wręcz sobie wyobrażają. Ja w swoim ostatnim związku miałam, byłam tak daleko posunięta w, w destrukcji przez, przez to, że się zgadzałam na pewne rzeczy, y, nie stawiając od razu granic. Nie? No, że ja coś sobie robiłam na poziomie, na poziomie fantazji jak każda kobieta, a facet już chciał, wiesz, wprowadzać pewne rzeczy w życie, nie? Więc do tego stopnia, że nawet ja już zaczęłam brać pod uwagę y, pewne sytuacje, typu swingers z i tak dalej, bra zaczęłam brać, ale dzięki temu, że byłam wcześniej na terapii, dzięki temu, że poznałam jakby całe wszystkie te mechanizmy tego, tej kompulsji i tego, że wiesz, albo idziesz w, albo w dół, albo, albo po prostu... Trzymasz się na powierzchni, znaczy no po prostu rozwijasz się, tak? Wiedziałam, że to mnie pociągnie w dół. Yy, I ja sobie na to nie pozwoliłam. Po prostu skończyłam ten związek. Powiedziałam, nie, koniec, absolutnie nie ma takiej możliwości. W ogóle nie, nie ma takiej możliwości. Na poziomie, wiesz, face to face, on ciągle próbował gdzieś tam mi na, wiesz, te, te granice jednak na, 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 przestawiać, wiesz, no kto by nie chciał mieć dziewczyny seksocholiczki, nie. Kurde, fajnie, nie? Stąd to można wszystko zrobić. Mhm. A to jest nieprawda. To jest nieprawda. E, e, oksymoron, szczęśliwy seksoholik, nie? To jest, dla mnie to jest oksymoron w ogóle. Nie ma czegoś takiego szczęśliwy seksoholik albo szczęśliwy erotoman. Nie ma czegoś takiego. Bo prędzej czy później, wiesz, ta destrukcja wychodzi. I cierpienie na końcu. I jest cierpienie na końcu. I u kobiet, i u mężczyzn, nie? Bo mhm. któremu, który facet lubi, wiesz, lawirować na przykład między dwoma rodzinami, nie? Albo między żoną a kochanką. Żaden, zawsze no, musi Trzeba mieć wyjątkowo jakiś silny konstrukt psychiczny, to musisz zawsze tak to musisz, nie? Ja to pewnie. nazwę po imieniu. Musisz być tak zaćpany, tak. że po prostu tego nie czujesz, nie? No to i, i, a, a, a tak naprawdę cały ten mechanizm kompulsywnej i nałogowy polega na tym, że my nie jesteśmy uzależnieni od seksu, nie jesteśmy uzależnieni od cukru, nie jesteśmy uzależnieni od. Bo my jesteśmy uzależnieni od dopaminy, serotoniny i oksytocyny, tak? I my chcemy, żeby, ten, żeby nasz mózg był zalewany tymi substancjami. I nieważne czy, nie wiem, czy pójdziesz się bzyknąć wiesz, na gdzieś tam, czy zrobisz to, czy zrobisz tam, czy, czy się najesz, czy, nie wiem, czy wciągniesz kreskę. Przepraszam, ale czy tak... sobie odpalisz po prostu porno i sobie tak, tam to jest dokładnie tam. cały czas to samo. tak? Jeden, hmm. jeden robi to, drugi robi tamto. Łatwiejszy dostęp jest dzisiaj do pornografii. Jest po prostu mega. Wsiadasz, bierzesz komórę i, i wiesz, nawet był taki mem kiedyś, że... Jak ludzie się zorientowali, że mogą oglądać porno na komórkach, to zaczęły się robić coraz to większe telefony, nie? Zaczęły powstawać coraz to większe telefony, bo taka jest prawda. Mm. I, I wiesz, i wystarczyło tylko, ja nawet robiłam kiedyś, pamiętam, w terapii, bo mm, takie eksperymenty na kolegach, nie? I... No, nie, źle nas źle powiedziałam eksperymenty. To nie był eksperyment, po prostu sprawdzałam. Więc zobaczymy, co gościu powie. I chodziłam na grupę wsparcia, taką jak, jak AJ. Nie AJ, tylko AAA. Tylko, że dla. dla seksocholików, mhm. tak? SA. Co mówiłem. robisz? Gdzie, co dzisiaj robisz? Idę, idę się spotkać z moimi seksocholikami. To co? Jedziesz y, do Swingers klubu? Mhm. Mówię, nie, wręcz przeciwnie. Mhm. Porozmawiamy teraz trochę o wychodzeniu, jeszcze, bo. Jesteś kobietą. Ja wiem, że nawet przy uzależnieniu od alkoholu to jest jakby ta bariera wstydu kobiet i ciężar i ta cała kulturowa w ogóle góra lodu, które mają kobiety wtłoczone gdzieś na, na siebie jest bardzo silna i bardzo utrudnia. No, zakładam, że przy, przy seksualności to to już jest w ogóle jakby Himalaje są trudności. Trudniej jest wychodzić z tego kobietom? Tak. Badania, bada, bada się wszystko, co tak, większość tak naprawdę rzeczy, które wiemy na temat tych zaburzeń biorą się z badań tak naprawdę nad, nad mężczyznami heteroseksualnymi, mhm. co już jest jakby obarczone jakimś błędem, bo kobiety jednak, ta kobieca seksualność się różni. Mhm. Jesteśmy tym samym gatunkiem, ale mamy czasem różne potrzeby, inaczej do nich podchodzimy. Natomiast no, z racji tego, że mniej kobiet jakby w ogóle się decyduje na, 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 na leczenie, no ta wiedza jest po prostu ukrojona bardzo, nie? I zakładam, tak. że jakby terapii kobiecych i grup wsparcia kobiecych jest dużo mniej niż męskich, nie? Są, tylko o nich się nie mówi. Dlaczego się o nich nie mówi? No bo kobiety nie chcą by się wstydzą. No więc właśnie, no. Bo seksocholiczka równa się dziwka, żeby no, nie powiedzieć kurwa, tak? No tak, no. Ktoś mówi, no jest seksohryczką, czyli lubi seks? Nie, ja nie lubię. Znaczy, a kto nie lubi seksu, może tak? No, są takie osoby podobne, ale to jest. To jest odsetek, tak? No? Promil, tak? Mhm. W społeczeństwie. Tylko pytanie, y... bo ty, się, bo ty na grupę yy, yy, do ośrodka, gdzie Szuka... miałeś koedukacyj... koedukacyjną tak, grupę, tak, tak, byli tak, mężczyźni i tak, co nie miałaś z tak, tym tak. problemu? Ja w ogóle miałam problem z tym, żeby iść na, y, do S.A. na, na, na meeting. Tak? S.A. to są manominimowi i seksocholicy. Mhm. Tam tych grup jest kilka, każda ma tam swoje zasady i się zdecydowałam na S.A. Ja yy, się w ogóle bałam chodzić. Ja w ogóle się bałam chodzić, bo się bałam, że trafię na czynnego seksocholika, tak jak trafiłam na tej pierwszej terapii, tak? Mhm. I, yy, że go po prostu poderwiesz. Albo on będzie mnie. On, ja nie czyli... będę miała się poradzić z tym, mhm. tak? Bo ja już nie chciałam, tylko wiesz, nie będę miała się poradzić, tak? Bo co się dzieje w sytuacji, kiedy mówisz facetowi nie facetowi, który chce, yy, ja zawsze, pierwsze, pierwsze, co słyszę, to jest złość. Ponieważ jestem ofiarą przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, zawsze obawiam się złości. Dla mnie złość wiązała się z tym, że dostanę w piernicz. Paraliżuje cię mnie... złość już nie. drugiego człowieka? Już A było, nie. tak? I ja się uległa wszystko, wtedy? Ja, ja robiłam wszystko, żeby ktoś się na mnie nie złościł. Mhm. I to jest jakby cały, cały mój problem, tak? I yy, ja się bałam chodzić na grupy, bałam się chodzić tam, gdzie nikogo nie znam. A tam pierwszą grupą, jaką byłam, to była właśnie. To była grupa stworzona przez, yy, przez męża mojej terapeutki. który też jest terapeutą, tak? I, I przy nim się czułam bezpiecznie, ale to już byłam po wizycie w ośrodku. Natomiast do ośrodka się zdecydowałam. Yy, za namową, no, za namową mojej terapeutki. Ona praktycznie przez wiele miesięcy organizowała i przygotowywała mnie do tego, żebym ja mogła w dom, z domu bezpiecznie wyjechać i żebym w tym ośrodku mogła bezpiecznie pobyć. Bo to, co wyprawiał mój y, ówczesny partner, jak ja byłam w, w ośrodku, to przechodziło ludzkie pojęcie. On mnie za wszelką cenę stamtąd chciał wyciągnąć. On dzwonił do mnie, do niej, wszędzie, żebym tylko stamtąd wyjechała. Z drugiej strony, będąc tam przez kilka tygodni, on mnie ani razu nie odwiedził. Więc to jest w ogóle, wiesz, szaleństwo, nie? Ja otrzymywałam telefony, że mam przyjechać, że życie moich dzieci jest zagrożone. No po prostu, no, 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 no cuda, wylewam. Tylko stamtąd się wydostała i wróciła do domu. Więc ja byłam przygotowana przez wiele miesięcy, że pojechać do środka. Tylko, tylko dlatego, że była tam ona, ja się tam czułam bezpiecznie. Wtedy byłam bardzo nieasertywna. Doznałam też, też tam, miałam dziewczynę, która też była. W pokoju byłam z dziewczyną, która była nastolatką, której ojciec był przemocowy, i w momencie, kiedy ja stawiałam asertywnie granicę mojemu facetowi przez telefon, to ona jakby zaprojektowała mi się, że ja jestem wobec niej agresywna, że nie będzie ze mną w pokoju. Więc to jest taki, wiesz, mikroświat, tak naprawdę, gdzie uczymy się relacji. nie? Mieszkałam z kobietami, mieszkałam, natomiast grupy były faktycznie koedukacyjne. Ja byłam już na pogłębionej, tej, na, na tej drugiej, bo ja tą, jakby tą, tą, pierwszą, tą, tą pierwszą terapię, że co to, to jest za uzależnienie i tak dalej, kroki, wiesz, mechanizmy, to ja sobie tu przerobiłam przez ileś tam miesięcy z moją terapeutką, natomiast tam bardziej nam chodziło o to, żeby zniwelować skutki tego, tego wykorzystania, żeby nad tym mogła bezpiecznie, spokojnie w takich, w takich warunkach, jak to się mówi laboratoryjnych mhm. żebym to mogła po prostu przejść i to, był, to była bardzo dobra decyzja z jej strony i z mojej że się na to zgodziłam poznałam bardzo dużo ludzi oczywiście wyłapałam człowieka, który miał skłonności pedofilskie od, od razu wiesz nie, nigdy to nie zostało nazwane tak, bo gdzieś tam zawsze te są te takie sesje jeden na jeden ale tam się nauczyłam po prostu tego, czego bym się nigdy w życiu nie nauczyła w takim normalnym świecie. Potem wszystko to, czego się tam nauczyłam, wszystko to, co, czego się nauczyłam w terapii indywidualnej, wszystko to, czego się nauczyłam z książek, to była moja praca domowa. Ja naprawdę tak pracowałam nad tym, żeby uratować siebie, z, i pracuję nad tym, żeby uratować siebie z tego, co mnie spotkało, jak byłam dzieckiem. Także. Czyli znowu dochodzimy do dzieciństwa i jakby powody tak, są tam. Tak, nie? dzieciństwo jest... determinuje całe nasze no. życie. Całe nasze życie determinuje dzieciństwo, to, co nam to, co, to, co my mówimy naszym dzieciom, to co nasi, nam, nasi rodzice powiedzieli, ma ogromny wpływ na to, jeżeli nam w, jeżeli w jakikolwiek sposób świadomie bądź nieświadomie, yy, dziecko, malutkie dziecko czuje się niekochane, ta autodestrukcja i ta jakby ten, yy, ten schemat idzie przez całe życie. I jakby moja choroba dzisiaj, wczoraj jeszcze rozmawiałam z moją przyjaciółką, moja choroba fizyczna, jest związana jak w 100%. Jestem, jestem w 100% pewna z tym, że mam wpojoną autodestrukcję przez to, że mam dążenie do śmierci, bo ktoś mi kiedyś mówił, że jestem niekochana, nie? Że niepotrzebnie się pojawiam na tym świecie. Mhm. Wystarczyło, że powiedział to raz, albo powiedział mi że wiesz, że to jest przypadek, albo że ktoś jest o tym nieważniejszy. Tak się traumy pojawiają też w tak. nas, niestety. No. Tak, tak. A udało ci się teraz zbudować w końcu jakąś taką relację romantyczną, zdrową? Nie, nie, nie. Jestem na etapie takim, że... Mimo już wielu lat jakby bycia w terapii, po terapii. Powiem tak, wyszłam niedawno z związku bardzo traumatycznego, ten człowiek w ogóle nie rozumie, w którym miejscu popełnił błąd, albo nie chce zrozumieć. Mm -hmm. Zanim weszłam w ten związek, ktoś mnie, kolega z terapii mnie ostrzegał, bo tak mi, wiesz, rozmawialiśmy, mówili: odczekaj, odczekaj, pobądź trochę sama ze sobą. Nie miałam wtedy jeszcze być sama ze sobą. I weszłam jeszcze gorsze bagno, niż, niż byłam wcześniej. I powiem Ci tak. Yy, lubię być sama ze sobą. Od, odbudowałam wszystkie moje przyjacielskie relacje. Widzę, kto jest moim przyjacielem dzisiaj, po latach, yy, w rodzinie. Yy, I na tą chwilę mi to wystarczy. Chciałabym, jasne, żebym chciała. Ale jak wiesz, próbuję wejść na portale społecznościowe, takie wiesz, te randkowe, tak? Zawsze trawiam na gościa, który. Prędzej czy później szuka jakiegoś dziwnego seksu, nie? Mhm. Ja to od razu, wiesz, wyłapuję, więc to w ogóle nie ma sensu, nie? No Magda, tym bardziej ci dziękuję, bo to jakby dobrą rzecz zrobiłaś, jakby gratuluję ci odwagi, bo wiem, że to kosztuje cię dużo, już zresztą znamy się na odległość już ponad rok. No chyba dwa nawet prawda? No prawie <laughs> dwa i, i w końcu się spotkaliśmy, ja tak. się cieszę, bo to bardzo ważne jakby to, że, że o tym mówisz, bo to jest duży problem i to nie tylko dotyczy mężczyzn, to nie tylko mężczyźni się zatracają w tych różnych sytuacjach seksualnych, to też dotyczy niestety kobiet. No. Tak. Chciałabym, żeby kobiety, żeby dziewczyny po prostu miały odwagę podejść, poszukać, tak? Bo wiele, wiele kobiet cierpi. My nawet rozmawiałyśmy z, z koleżankami z, gdzieś tam z różnych grup, że gdybyśmy nie trafiły do tam gdzie jesteśmy, to pewnie byśmy wylądowali w Dubaju, wiesz, jako ekskluzywne prostytutki mhm. i to, to, to nie jest żart w tym momencie. Z drugiej strony chciałabym też mocno podkreślić to, że to, że mamy taki dostęp do internetu, nie tylko my, ale nasze dzieci do tych, wiesz, do tej pornografii, którą mamy, yy, która jest ogólnie dostępna. Dzieciaki po prostu, wiesz, dają się złapać w tą pułapkę i nie potrafią sobie z tym poradzić. On nie musi mieć partnerki, On wystarczy, że, wiesz, ogląda pornografii w telefonie, i, i, czy ona i, i wiesz, i się masturbuje, to już wystarczy. I dla niego to już jest, to już jest krzywda, to już jest trauma, nie? Więc chciałabym, żeby po prostu ludzie wiedzieli, że, że, że można sobie radzić i że to nie jest wstyd. Bo to nie jest wstyd. To nie ja sobie zafundowałam traumę. To ktoś mi ją zafundował. A ten ktoś też mi ją zafundował, dlatego że sam miał traumę, tak? Więc... No, ale mamy możliwość, żeby to przeciąć, i dziękuję Ci za to, Magda, tak. że przyjechałaś do mnie. Ja w opisie odcinka zamieszczam numery kontaktowe i adresy stron internetowych, gdzie można poszukać pomocy albo informacji na temat, jak sobie pomóc. Jeżeli masz zaburzenia seksualne, kompulsywne i czujesz, że coś jest z, z Twoim życiem nie tak, to, to zachęcam. To nic nie kosztuje. Wstyd jest naturalny, i wstyd. Odczuwa każda osoba, która szuka pomocy w takiej sytuacji. Ale za tym wstydem jest po prostu dobre życie, które można przeżyć, prawda? Dokładnie tak. No, dzięki, bardzo, jeszcze raz. Dzięki wielkie. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.